Niemiec w ostatnim meczu z Chorzanką pokazał charakter, bo mimo tego, że grali w 9, potrafili nawet strzelić bramkę. To świadczy o tym, że to jest dobra drużyna i na pewno trzeba się dobrze mentalnie i fizycznie do niej przygotować. Ale jedziemy tam z własnym założeniem gry, z własną filozofią i chcemy po prostu tam grać o 3 punkty. Przed chwilą uświadomiłeś mi, że przyjdziecie się spotkać ze swoim byłym trenerem, z którym miałeś okazję pracować w Igrach Suwałki. Będzie to jakaś taka sentymentalna podróż przed tym spotkaniem z trenerem Skowronkiem? Myślę, że tak. Myślę, że w dobrych relacjach pracowałem z trenerem Arturem Skowronkiem. Mam z nim dobre relacje, dobre stosunki. Myślę, że jakiś sentyment na pewno jest. Ale w meczu już nie ma sentymentów. Kiedy będę na boisku, to będę robił wszystko, żeby dać drużynie to, co potrafię najlepiej. No właśnie, dać drużynie to, co potrafisz najlepiej. W wielu meczach tego sezonu pokazywałeś, że dużo potrafisz dać drużynie. Te liczby z twojej strony są dość okazałe, ale w ostatnim meczu nie zagrałeś. To tylko pokazuje, jak duża jest rywalizacja w naszym zespole. Na pewno tak. No to już są decyzje trenerów i to oni decydują, kto gra od początku. Ja skupiam się na robocie, robię, mam nadzieję, że dobrą robotę. Jak gram, mam nadzieję, że trenerzy to widzą, doceniają i mam nadzieję, że rywalizacja, tak jak powiedziałeś, jest spora. Ale liczę, że dostanę jeszcze swoje szanse i je wykorzystam.